Tomasz Kowalski, Wiadomości 24.pl. Rozmawiamy z panią poseł Lidią Geringer de Oedenberg o rewolucji w zakresie praw autorskich, która na to wygląda, czeka nas wkrótce w internecie. To jest nasz pomysł, częściowo też myślę, że mój dzięki internautom pomysł, jak rzeczywiście przestrzegać prawa w internecie. Internet jest stosunkowo nową płaszczyzną, gdzie część naszego życia się przeniosła, również część biznesu się przeniosła. Co więcej, mimo że mamy poczucie, że internet jest taką przestrzenią nieograniczoną, to właśnie w Unii Europejskiej internet ma granice. Tak jak nasz rynek jest w tej chwili ujednolicony i w realnym rynku możemy bez ceł i bez barier wymieniać zarówno się kapitałem, z zasobami ludzkimi itd., tego nie możemy robić w internecie. Każdy kraj członkowski ma swoje własne prawa, właśnie związane z prawami autorskimi, których przestrzega stricte w internecie i tak powstały te bariery. Mówiąc obrazowo, ktoś, kto będąc Szwedem do szwedzkich zasobów niektórych udostępnianych nieodpłatnie ma bezpośredni dostęp, z Polski takiego dostępu nie ma. A oba kraje są w Unii Europejskiej, więc chcemy zharmonizować prawo w Unii Europejskiej, które pozwoli na rozwijanie biznesu, w tym również jeśli chodzi o wszystkie produkty, nazwijmy to, które mają ze sobą prawa własności intelektualnej, czyli mówimy tu o filmach, o muzyce itd., itd., o książkach też mówimy. I myślę, że dla autorów to może być bardzo ciekawa rewolucja, bo autorzy w tej chwili, mimo że oczywiście mają chronione swoje prawa, ale te prawa nie są respektowane, chociażby przez internet. Jest bardzo wiele przypadków piractwa. Nie mówimy tutaj o wymianie plików, które nie mają za sobą jakby celu komercyjnego. Jeżeli coś jest niekomercyjne, możemy legalnie wymieniać się plikami. Natomiast ja myślę, że bardzo dużo zamieszania jest tutaj i musimy w tej chwili zharmonizować prawo autorskie na poziomie unijnym, co budzi ogromne sprzeciwy. Po pierwsze, tych autorów, którzy się tego boją, bo nie wiedzą, na czym pomysł polega, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, które myślą, że mogą stracić w ten sposób część zysków, no i tych, którzy po prostu obawiają się wszelkich nowości. Myślę, że nowości się nie należy obawiać, internet jest, jest to fakt, a teraz wyobraźmy sobie różnych nastolatków, którzy chcą się po prostu wymienić czymś, co mają. I jakby ci nastolatkowie, jeżeli 100 lat wcześniej, to by sobie pożyczyli książkę, a dzisiaj sobie pożyczają pliki, bo taka jest współczesna możliwość, współczesna technologia. I myślę, że to należy uregulować, nie bać się tego. Pracujemy nad tym, jest specjalna grupa robocza powołana w Parlamencie Europejskim do spraw harmonizacji prawa autorskiego. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, ale mamy dużo sojuszników. W tej chwili powstaje jeszcze specjalna grupa związana z prawami własności intelektualnej w mojej grupie politycznej. Ja sama pracuję w komisji prawnej, w komisji właściwej do tego typu zmian. I myślę, że w stosunkowo niedalekim czasie czekają nas wręcz rewolucyjne zmiany, absolutnie nieuniknione. Ja myślę, że to będzie bardzo dobre dla autorów, którzy staną się bardziej popularni i nawet jeżeli te miliony czytelników, odbiorców, słuchaczy będą płaciły bardzo nieduże kwoty za dostęp do danego dzieła, to pomnożone to przez miliony przyniesie odpowiedni zysk za pracę intelektualną artystów. I jestem jak najbardziej za przestrzeganiem prawa, ale nie można stosować starego prawa autorskiego, które zostało wymyślone w latach 50. do technologii, które wtedy w ogóle nie istniały. A dobre prawo to jest prawo, które jest przestrzegane, a to prawo jest nieprzestrzegane, zatem trzeba je zmienić. Ale prawa też czasami nie rozumiemy. Dla niektórych osób ściąganie plików, choć faktycznie piractwem nie jest, jest podstawą do stawiania zarzutów internautom, że w ten sposób właśnie prawo łamią. Czy my naprawdę tak często łamiemy prawo, czy trzeba takich instytucji, jak powstała we Francji ostatnio, która na przykład będzie odcinała internautów od dostępu do sieci w razie stwierdzenia przekroczenia prawa? Czy w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej z tym mamy się liczyć, czy też pójdziemy tą drogą, o której pani mówi, liberalizacji tych wszystkich postanowień? Ja jestem za wolnością w internecie, prawdziwą wolnością. Można by powiedzieć, że dzisiaj wolność, równość i braterstwo trzeba by przenieść do internetu, bo w życiu realnym już się to udało.
Jest bardzo wiele zakusów, żeby to Hadopi francuskie przenieść na Hadopi hiszpańskie, już bardzo mocno przygotowane. Inne kraje się również do tego szykują, bo sobie wyobrażają, że zaostrzając prawo, polepszą jego egzekwowanie. To nie tak to działa. Więc myślę, że jesteśmy w większości w Parlamencie Europejskim, w większości, która zablokowała europejskie Hadopi. Już przy pakiecie telekomunikacyjnym nam się to udało. A w tej chwili pracujemy nad zupełnie nowym spojrzeniem na prawo autorskie, które musi być zharmonizowane do pewnego stopnia. Do takiego stopnia, do jakiego jest zharmonizowane prawo gospodarcze w Unii Europejskiej. I to jest potrzeba. Nie da się tego uniknąć, nie da się tego schować pod dywan, nie da się zamknąć oczu. Musimy to po prostu pokonać i myślę, że się uda. Powiedzmy w szczegółach, jak ten wstępny pomysł, o którym mówiliśmy, mógłby wyglądać? Czy to miało być zbiornica europejskich plików muzycznych, powiedzmy, e-booków, czy też plików wideo, za które można by płacić niską stawkę, ale już uwzględniającą opłatę praw autorskich? Tak, jest wiele pomysłów, między innymi z jednym z takich pomysłów wystąpił Google, mówiąc, że wpływy z reklam przy tej stronie, przy tej, nazwijmy to, wirtualnej wypożyczalni, pokrywałyby wszystkie prawa autorskie. Sytuacja Google nie jest taka do końca jasna, ponieważ na razie w zasadzie uregulowane ma kwestie prawne tylko na kilku rynkach, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i to też nie do końca, bo w innych krajach to dotyczy tylko tych zasobów, które już są poza czasem ochronnym praw autorskich, ale wydaje mi się, że właśnie ten pomysł, taki bardzo prosty. Jestem członkiem pewnego klubu, jestem członkiem pewnej organizacji, powiedzmy wirtualnej biblioteki. I teraz, żeby korzystać z jej zasobów, płacę jakąś symboliczną kwotę, miesięczną czy roczną i mam dostęp do wszystkiego, co jest w tej bibliotece. A w interesie producentów i autorów będzie, żeby znaleźć się w tej bibliotece, bo wtedy będzie się miało możliwość partycypacji w zyskach. Zatem myślę, że będzie i wilk syty, i owca cała, ale do tego jest potrzebne odpowiednie prawo. Tak, ale nie wszystkim ten pomysł się podoba. Kto sprzeciwia się temu pomysłowi? Sprzeciwiają się najbardziej ci, którzy chronią prawa autorskie i część autorów również, dlatego że nie rozumieją całego pomysłu. Ten pomysł zresztą nie jest bardzo dokładnie zdefiniowany, jest wiele różnych pomysłów, ale wydaje mi się, że właśnie idzie ku temu, żeby coś, co było jasne, zrozumiałe i transparentne, zaczęło funkcjonować w naszej wirtualnej rzeczywistości, która staje się miejscem pracy, która się staje miejscem, gdzie się uczymy, mamy dostęp do zasobów kultury i rozrywki. Internet to nie jest coś, co niektórzy jeszcze starszej daty posłowie traktują jako taka tam rozrywkowa, że tak powiem, część naszego życia. Zupełnie nie. Skoro Parlament Europejski uznał dostęp do internetu za prawo podstawowe, to my mówimy tutaj już o czymś bardzo, bardzo poważnym i nie wolno odcinać dostępu do internetu, szczególnie jeżeli się bazuje, tak jak to słynne prawo Hadopi francuskie, na czymś, co jest niedefiniowalne do końca, bo z jednego IP może korzystać 10, 50, 100 osób. I teraz, kto jest winien ściągania tego nielegalnego pliku? Co, 100 osób pozbawimy dostępu do internetu? Oczywiście nie. Zatem sama przesłanka, na której się opiera całe prawo Hadopi, jest fałszywa. I to nie drogą podkręcania surowości prawa można osiągnąć zamierzony efekt. Mi się wydaje, że pod względem biznesowym będzie to dużo bardziej opłacalne właśnie dla autorów. Właśnie dla tych, którzy mają wenę twórczą i z tej weny twórczej żyją. Tylko że do dzisiaj to nie jest tak, że w internecie mamy to prawo uregulowane w sposób należyty, bo nie jest po prostu przestrzegane. Jak pani sądzi, kiedy możemy się spodziewać zakończenia prac nad tym projektem? Kiedy on może wejść w życie? Na razie mamy dyskusję nad tak zwanym raportem z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, francuskiej europosłanki Gallo. Raport jest bardzo kontrowersyjny, niespecjalnie nam się podoba, bo to jest taka europejska wersja francuskiego Hadopi, czyli coś, co nas od razu alergicznie nastraja do samego dokumentu. Są już pewne komunikaty komisji, więc wiadomo, w którym kierunku komisja chce pójść. Szczególnie w tej chwili, jeśli mówimy o podróbki. Uwaga, nielegalne kopie plików są również traktowane jako podróbki. W związku z czym to jest pewne zagrożenie, że coś, co działa na uregulowanym rynku, zostanie aplikowane do rynku, który nie jest uregulowany w internecie. Ale
Duże nadzieje również pokładam w tak zwanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej. To jest zupełnie nowego, co jest po raz pierwszy ukazane w traktacie lizbońskim, obowiązuje nas od 1 grudnia ostatniego roku, 2009 roku. Obywatele sami będą mieli wpływ na prawo, które jest stworzone w Unii Europejskiej. I myślę, że jeżeli nam się ta propozycja Komisji nie spodoba, to taką europejską inicjatywę obywatelską, internautów, jesteśmy w stanie wskrzesić w całej Unii Europejskiej i zaproponować coś, co dla nas będzie wygodne.